Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Dziś opowiem Wam o największej tajemnicy kanionu Colorado. O zaginięciu pary nowożeńców, po których ślad urwał się wiele lat temu. A teorii na temat tego, co się stało, wciąż przybywa. Każda z nich jest fascynująca. Czy któraś jednak prowadzi do rozwiązania tej niezwykłej zagadki? Wielki kanion Colorado przyciąga tajemniczością, która tu po prostu unosi się w powietrzu. Niedostępnością i siłą, która pochodzi z potęgi natury. Wydaje się wielką pustynią, ale jest pełen roślin. Dzikiej, niesamowitej przyrody, wśród której królują wielkie kaktusy, niezwykłe, bajeczne kwiaty, ogromne paprocie, a wszystko to tworzy tło dla majestatycznych wodospadów, u boku których paradują jelenie, muły, owce kanadyjskie. Nad kanionem latają jastrzębie, orły, sokoły, wielkie czaple niebieskie. Wielbiciele dzikiej przyrody mogą tu wręcz odchodzić od zmysłów z nadmiaru wrażeń, gdy patrzą na krajobrazy ze szmaragdowymi basenami, ukrytymi wodospadami. Płaskowyże, strome ściany, niezwykłe lasy, widowiskowe skały, tajemnicze jaskinie. To wszystko przyciąga śmiałków, ale kanion nie pozwala się obłaskawić i średnio traci tu życie kilkanaście osób rocznie. Jak mówią historycy tego terenu, w najróżniejszych okolicznościach. Pomimo iż od lat zginęło tu setki osób, prędzej czy później zwykle udawało się, jeśli nawet nie rozwiązać daną sprawę, to przynajmniej ukuć teorię, która wydawała się więcej niż wiarygodna. Wyjątkiem jest jednak tajemnicza śmierć młodego małżeństwa, Glena i Bessie Hyde'ów, które przepadło bez śladu zimą 1928 roku. To tę sprawę określa się jako najbardziej tajemniczą w historii Wielkiego Kanionu Colorado. Czy jednak nie ma nawet teorii, które mogłyby naprowadzić na pomysł, w jaki sposób można by choć próbować myśleć o tej sprawie? Wręcz przeciwnie, jest ich nawet kilka. Ale jedna bardziej tajemnicza od kolejnej. Glenn i Bessie poznali się na statku pasażerskim podczas rejsu do Kalifornii. Wydawać by się mogło, że to dziwna para, ponieważ Glenn był rolnikiem z Idaho, a Bessie artystką, studentką sztuki z zachodniej Virginii. Jednak Glenn nie był tradycyjnym rolnikiem, konkretnym, praktycznym i trzeźwo myślącym, jak zwykło się odbierać osoby żyjące z ziemi, z rancha. Wręcz przeciwnie. Glenn wydawał się romantykiem pełnym pasji, bardzo charyzmatycznym i odważnym, a może brawurowym i zdesperowanym, by się wybić? W każdym razie miał wiele nieodpartego uroku, kiedy jego oczy błyszczały rozżarzone pasją, kiedy opowiadał o swoich planach. Wiedział na pewno, że chce robić rzeczy wielkie, być zauważonym i przeżyć wielką przygodę, ale być może to właśnie Bessie ukierunkowała jego myśli na konkretny cel. A o tym na jaki? Więcej za chwilkę. Tymczasem jednak trzeba przyznać, że Glenn rozpalił w Bessie namiętne uczucia. Rozbudził jej wrażliwą wyobraźnię, ale z drugiej strony ona była dla niego jak muza. Niczym natchnienie. Ogromne emocje, wielkie plany i wzajemny magnetyzm sprawiły, że ta para już kilka miesięcy po spotkaniu była małżeństwem. Jest to tym bardziej zadziwiające, że Bessie w czasie, kiedy spotkała Glenna, była już mężatką. Ale w swoim mniemaniu nie mogła zrobić nic innego, jak tylko zdecydować się na rozwód, by resztę życia spędzić u boku miłości swojego życia, bez której już nie wyobrażała sobie życia. Pobrali się 12 kwietnia 1928 roku. Jak zauważają niektórzy publicyści, w 16. rocznicę zatonięcia Titanica, a co bardziej znaczące, dzień po uzyskaniu przez Bessie rozwodu z jej pierwszym mężem. Obiekt jej nowej wielkiej miłości nie próżnował i snuł plany na zdobycie sławy i pieniędzy. Przy czym ogromną rolę miały tu odegrać liczne talenty Bessie. Dziewczyna uwielbiała pisać i były przesłanki, by twierdzić, że miała do tego prawdziwy talent. Ponadto świetnie rysowała. Miała również wyczucie do fotografii i ogólny zmysł artystyczny, szlifowany zresztą na studiach. Umiejętności i talenty Bessie zainspirowały Glenna, który zdecydował, że wyruszą na przygodę życia, skrajnie niebezpieczną i pełną wyzwań, ale fascynującą, którą Bessie opisze w pamiętniku i opatrzy własnymi pracami artystycznymi, rysunkami i zdjęciami niczym z kultowego National Geographic,
Miał to być hit, który sprawi, że będą sławni, bogaci. Nie mogło się oczywiście obejść bez zainteresowania prasy i fanów, którzy mieliby z zapartym tchem i wypiekami na twarzy analizować potem ich wyprawę. Miała się zacząć w Utah i prowadzić w dół rzeki. Glenn miał swoje doświadczenia, jeśli chodzi o budowę łodzi. Nabył również umiejętności raftingu, które szlifował w Idaho. Skonstruował 20-metrową drewnianą łódź, w którą miała wsiąść również Bessie, nowicjuszka. Niemniej jednak miała to być fascynująca podróż poślubna i nie można jej było przecież odmówić niepowtarzalności. Glenn nie tylko chciał ustanowić nowy rekord prędkości wyprawy przez Wielki Kanion. Jego ambicją było również to, by Bessie została pierwszą kobietą, która pokona kanion w łódce. Wyprawa, choć miała być wyjątkowa, zaczynała się tradycyjnie od promu Lee, czyli oficjalnego startu trasy przez Wielki Kanion rzeki Colorado. Na tym jednak konwencjonalność wyczynu się kończyła, ponieważ, jak się okazało, para zamierzała przebyć trasę bez kamizelek ratunkowych, co kompletnie zszokowało doświadczonego wyczynowca, który spotkał ich u progu trasy. Wyjaśniał im, że jej pokonanie, nawet z kamizelkami, będzie stanowiło wielkie wyzwanie, ale bez nich to zwykła brawura. Glenn jednak nie dał się przekonać. Stwierdził, że ich wyczyn musi się wyróżniać. Nie wezmą więc na wyposażenie nic, co ułatwiałoby im zadbanie o swoje bezpieczeństwo. Dzięki temu wydadzą się swoim fanom jeszcze bardziej odważni, a ich osobowości bardziej ekscytujące. O dziwo, udało im się bez problemu stawić się w następnym punkcie kontrolnym, czyli na ranczu Phantom. Faktycznie zaczynało się nieźle, ponieważ przebyli 400 mil wprost błyskawicznie, co zostało udokumentowane i ocenione jako rekordowy wyczyn. Teraz trzeba było uzupełnić zapasy żywnościowe, co też para uczyniła, idąc szlakiem Bright Angel Trail. Nie tylko sama wyprawa zaczynała się całkiem dobrze, ale wydawało się, że uda się zrealizować także sen o wielkiej sławie. Na Phantom Ranch para spotkała słynnych fotografów kanionu, braci Ellswortha i Emeryego Kolbów, którzy byli już wtedy postaciami kultowymi. Mieli własne studio i to właśnie do ich drzwi Bessie i Glenn zapukali po 26 dniach wyprawy. Para chciała zostać przez nich uwieczniona na samej krawędzi kanionu. Emery zdecydował się zrobić parze zdjęcia, jak również filmy. Wydawał się wierzyć, że mogą się stać bohaterami i w drodze powrotnej wrócą po zdjęcie. Jednak im dłużej z nimi przebywał, tym bardziej się niepokoił. Na oczywistą propozycję zabrania kamizelek ratunkowych ze względu na fakt, że przed parą było pokonanie bardzo niebezpiecznego progu, potencjalni bohaterowie zareagowali odmową. Glenn kategoryczną, wręcz śmiechem. Bessie nie miała już jednak w sobie tej pewności siebie i wiary w zwycięstwo nad żywiołami. Była bardzo zmęczona. Fotografa przeszedł zimny dreszcz. Próbował namówić Glenna, żeby nie narażał siebie i drobnej Bessie, która z pewnością nie da sobie rady bez kamizelki i doświadczenia w kanionie. Na to Glenn odpowiedział, że doświadczenie właściwie już mają, bo nieraz spotykali tu ogromne wichury, wiry i mierzyli się z siłą wody w rzece Colorado. A ta była ogromna i dali sobie rady. Tego entuzjazmu wydawała się nie podzielać Bessie, która była już wtedy dość nerwowa, zestresowana. Kiedy odwiedziła dom fotografa, zrobiła rzecz, która mroziła krew w żyłach. Oddała jego córce wszystkie swoje najlepsze ubrania, w tym parę butów. Powiedziała wtedy, że ma wątpliwości, czy kiedykolwiek jeszcze jej się przydadzą. Obawiała się, że pewnie już nigdy nie założy pięknych ubrań. Czy już wtedy wiedziała, że ambicja Glenna to w rzeczywistości czyste szaleństwo? Czy zdawała sobie sprawę, że jest opętany wizją sławy i pieniędzy, więc nie zatrzyma się przed niczym, pomimo że ma u boku delikatną i niedoświadczoną kobietę? Nawet jeśli Bessie miała przeczucie, że osiągnięcie sukcesu może nie być tak przesądzone, jak zapewnia Glenn, to jednak go nie opuściła. Do pary dołączył turysta Adolf Sutro, który chciał się dostać do obozu i miał pokonać z parą pewien odcinek drogi w dół rzeki. Wspominał potem, że pod względem towarzyskim nie była to najbliższa podróż, ponieważ Glenn zamęczał go opowieściami o sławie i fortunie, jaką da mu pełna niebezpieczeństw, ale malownicza i ekscytująca podróż. Sutro był nieco skonsternowany, bo euforia Glenna stała w pewnej sprzeczności ze zdystansowaniem Bessie, która zdawała się być wycofana. I to ostatni obraz tej pary, jaki został przekazany światu, ponieważ Adolf Sutro był ostatnią osobą, która widziała hajdów żywych.
i mogła rozjaśnić nieco mrok tajemnicy, który już powoli osnuwał tę parę. Czy Glenn był charyzmatycznym, odważnym podróżnikiem z szansą na pokonanie żywiołów, czy już szaleńcem, który był gotów narazić życie swojej żony z nadzieją, że osiągnie sławę? Dlaczego Bessie, wyraźnie już przestraszona, z nim została? Z jakiego powodu nie forsowała zabrania kamizelek ratunkowych? Czy wciąż jeszcze była aż tak zaślepiona miłością i chciała zostać ze swoim mężem na dobre i na złe? Czy może bała się odejść od Glenna? Może oszołomiony wizją sukcesów mężczyzna byłby gotów zatrzymać ją siłą? Na to ostatnie żadnych dowodów nie ma. Świadkowie nie zauważyli aktów przemocy, nie słyszeli szantażu czy prób zastraszania Bessie. Widzieli jednak, że była bardzo zdenerwowana. Miesiąc później osoby, które sympatyzowały z tą parą, miały nadzieję się uspokoić, gdy Glenn i Bessie dotrą do kolejnego punktu meldunkowego. Małżeństwo na umówionym miejscu się jednak nie pojawiło. Emery Kolb od razu się zorientował, że para może potrzebować pomocy. W okolicy znajdował się mały samolot, który został wykorzystany do spenetrowania terenu z powietrza. Pilot miał zobaczyć, jak mężczyzna, zapewne Glenn, stoi w kanionie i wpatruje się w skały w rzece. Wszystko wskazywało na to, że wyprawa nie jest kontynuowana. Ojciec Glenna natychmiast zorganizował akcję ratunkową. Pomimo, że jest to teren niezwykle trudny, wymagający i niebezpieczny, to wbrew pozorom śmiałków, którzy próbują w tym miejscu swoich sił w starciu z naturą, nie brakuje. Nawet gdy ulegną wypadkowi czy zginą, intensywne poszukiwania kończą się nierzadko znalezieniem ciała lub pozostałości ekwipunku. Nawet jeśli nie ma ciała, stan znalezionych przedmiotów i okoliczności, w jakich wyprawa znalazła swój kres, dają jasne wskazówki co do losu zaginionego. Często nie daje się jasno powiedzieć, co dokładnie się stało, ale można się tego domyślać. Początkowa ekipa poszukująca, złożona z ochotników oraz członków National Park Service, nie natknęła się na żaden ślad pary. Jednak w końcu, jak to bywa, ich łódź została odnaleziona. Znajdowała się w wirze w River, to 237 mila. Zapewne wiele osób, które pobieżnie zna temat wypraw przez Wielki Kanion, stwierdzi, cóż, prosili się o śmierć. Po prostu ulegli wypadkowi i nie ma tu żadnej tajemnicy. Tak to jednak może wyglądać dla nas, laików, ale nie dla osób, które znają ten teren i okoliczności, jakie towarzyszą takim wyprawom oraz ich tragicznym finałom. Badacze tej sprawy od razu zauważyli, że w łódce wszystko było w zadziwiająco dobrym stanie. Ubrania, książki, dziennik Bessie, wszystko na miejscu. Udało się tam nawet znaleźć nietknięty słoik dżemu, który Glenn zabrał z Idaho, a także wiele innych przedmiotów, które nie uległy szczególnemu zniszczeniu. Od razu wydawało się dziwne, że katastrofa, która zabiłaby dwoje ludzi, nie stłukłaby nawet słoika, który znajdował się w łódce. Jeśli jednak przeżyli i odeszli w poszukiwaniu pomocy, wydaje się mało prawdopodobne, aby uczynili to, pozostawiając zapasy żywności i wszystkie swoje rzeczy, szczególnie najcenniejszą. Pamiętniki Bessie, które miały być drogą do wielkiego sukcesu pary. Mogło się jednak zdarzyć, że zostali nagle wyrzuceni z łódki i nie mieli okazji niczego ze sobą wziąć. Jeśli się jednak uratowali, to z pewnością po tym, jak doszli do siebie, próbowaliby wrócić do łodzi, by odzyskać wszystkie swoje rzeczy. Może jednak na trwałe stracili ją z oczu i nie umieli jej potem zlokalizować? Na łodzi odkryto nacięcia, będące swoistym kalendarzem, który wskazywał, że para była na łódce jeszcze 30 listopada. Jednak zakrojone na szeroką skalę poszukiwania nie doprowadziły ani do znalezienia żywego małżeństwa, ani ciał. Nie natrafiono również na żadne inne ślady, pozostawione na możliwych trasach ich odejścia z miejsca wypadku. Pewną nadzieję dał rodzinie pary napis, wydrapany na ścianie wewnątrz opuszczonej szopy, znaleziony 2 lata po zaginięciu małżonków w trakcie poszukiwań innego śmiałka pokonującego rzek. Glenn and Bessie, 31 listopada 1928 roku, brzmiał napis. Problem tylko w tym, że taka data nie istniała. Nie wiadomo więc, czy to rzeczywiście Glenn był autorem tej niezwykłej notatki, czy też ktoś znający historię tej pary lub też ich poszukujący. Nie zorientował się nawet, że popełnił pomyłkę. Gdyby jednak przyjąć, że to para umieściła datę na ścianie, byłby to ich ostatni ślad.
Błąd mógł wynikać ze zmęczenia i dezorientacji śmiałków. Nim pojawiły się kolejne zwroty akcji w tej sprawie, tajemnicę próbowano wyjaśnić z pomocą wersji o wyrzuceniu ciał do wody i utopieniu się pary. Tu słabym punktem był jednak dobry stan łodzi i ekwipunku oraz fakt braku ciał, pomimo iż teoretycznie udało się wyliczyć, gdzie mogłyby się one znajdować. Można jednak przyjąć, że natura płata figle i nie jest do końca przewidywalna. Jednak część osób, które znało zwyczaje rzeki i ten teren, obstawiało, że para musiała porzucić łódź i zejść gdzieś na szlak, na którym zginęła. Kiedyś, może po wielu latach, ciała mogą nawet zostać odnalezione. Osoby, które zetknęły się z parą w ostatnim czasie, odnosiły wrażenie, że Bessie czuła coraz większy strach o swoje życie, co powodowało u niej wielkie napięcie. Być może w końcu na dobre obudziło ono w niej instynkt samozachowawczy. Czy wobec bezwzględności Glena, który był coraz bardziej podniecony i zdeterminowany, nieznoszący sprzeciwu, kobieta w końcu się zbuntowała i próbowała odejść, uciec albo przemówić mu do rozsądku? Czy doszło do wypadku albo morderstwa w afekcie? Czy Bessie ukryła ciało, a sama zdecydowała się na nowe życie? A może było odwrotnie? Może to Bessie wreszcie zdecydowała, że nie ustąpi, kończy szaleńczą wyprawę i to Glen w szale ją zabił? Czy uciekł przed sprawiedliwością? Domysłów, dyskusji i spekulacji nie było końca. Wydawało się, że nie ma już co liczyć na to, żeby w najbliższym czasie przybyło śladów do analizy. Chyba nikt nie spodziewał się aż tak sensacyjnych zwrotów akcji, które miały nastąpić. Słynny fotograf Emery Kolb zmarł w 1976 roku. Była to jedna z osób, która miała kontakt z parą w ostatnim czasie przed ich tajemniczym zniknięciem. Na ranczu fotografa dokonano zdumiewającego odkrycia. W małej łódce przechowywał on pakiet ubrań z lat 20. XX wieku oraz męski szkielet z dziurą po kuli. Nic dziwnego, że to znalezisko zszokowało i zelektryzowało wszystkie osoby, które przez lata żyły tajemnicą zniknięcia pary nowożeńców. Nagle okoliczni mieszkańcy zaczęli kojarzyć fakty. Przypomnieli sobie, że chcieli nawet wypytać fotografa o młode małżeństwo, które wyruszyło w dół rzeki Colorado bez kamizelek, ale po ich odejściu z rancza Emery miał na jakiś czas zniknąć. Nie było go kilka dni. Domyślano się, że Kolb nie mógł się pogodzić z tym, że szalony Glen skazuje siebie i delikatną Bessie na pewną śmierć, wobec czego, kierowany wyrzutami sumienia, że na to pozwolił, wyruszył za nimi. Próbował interweniować i przekonywać, żeby para zachowała jednak środki ostrożności. Być może Glen się wściekł, stał się agresywny, wywiązała się bójka, która zakończyła się śmiercią Glena w Diamond Creek. Bessie, która być może czuła się winna tego, co się stało, zgodziła się pomóc fotografowi i wspólnie ukryli ciało, po czym Bessie zniknęła. Spekulowano także, że być może młoda mężatka nie czuła się już bezpieczna u boku męża i dała o tym znać fotografowi, gdy u niego gościła. Ten być może nie chciał doprowadzać do konfrontacji na Phantom Ranch, wobec czego udał się na ratunek Bessie, chcąc zaskoczyć Glena na trasie. Czy zabił go? W przekonaniu, iż ratuje kobietę w śmiertelnym niebezpieczeństwie? Czaszka znaleziona na ranczu Emery'ego Kolba do dziś jest częścią kolekcji Muzeum Parku Narodowego Wielkiego Kanionu. Po tym wielkim odkryciu spekulowano dalej. Jeśli Glen zginął, to gdzie jest Bessie? Trzeba przyznać, że kobieta, pomimo iż była wrażliwą artystką, jednak wykazała się ogromnym hartem ducha i odwagą, która świadczyła o jej niezwykłej osobowości. Wydaje się niemal pewne, że potrafiłaby sobie poradzić w trudnym terenie i podjąć nowe wyzwania. Jeśli uczyniłaby to gdzieś w pobliżu miejsca, w którym utknęła, z pewnością dałaby się zauważyć. I rzeczywiście los przyniósł pewne sugestie także i w tej sprawie. Georgie White, która przedstawiała się niekiedy jako Georgie Clark, to niezwykle odważna kobieta, legenda. Zmarła w 1992 roku, po tym jak przez ponad 40 lat organizowała niezwykłe wyprawy dla turystów, którzy chcieli poznać rzekę Colorado i kanion. Te wycieczki były pełne wyzwań i przygód, a nawet realnych niebezpieczeństw. Jednak cieszyły się sławą i dość sporą popularnością, bo Georgie z pewnością była postacią charyzmatyczną. Przyciągała żądnych przygód śmiałków niczym magnes. Dlaczego jednak o niej wspominam?
Jak głosiła jedna z lokalnych legend, grupa mężczyzn, którzy płynęli łodzią wzdłuż rzeki Colorado, spotkała kobietę, która schodziła sama z rzeki. Zaprosili ją do wspólnego marszu, a ona przyjęła zaproszenie i przedstawiła się jako Georgie Clark. Mężczyźni opowiadali jej o swoich wrażeniach i przytaczali lokalne opowieści, w tym najsłynniejszą o zaginionej parze młodych małżonków. Kobieta, wyraźnie zniecierpliwiona, zapytała nagle, czy naprawdę chcą wiedzieć, co się stało, bo jeśli tak, to proszę. To ona jest Bessie. Mężczyźni byli kompletnie zszokowani. Ich towarzyszka miała powiedzieć, że zabiła przed laty swojego męża, ponieważ był coraz bardziej nieustępliwy i żądał od niej rzeczy niemożliwych. Ona była już wykończona. W końcu wściekły na nią, zaczął ją bić, a ona w obronie własnej go zabiła. Kiedy później jeden z dziennikarzy, czy też według innych źródeł badacz tej sprawy, zadzwonił do Georgie, by sprawdzić, czy wersja opowiadana przez grupę turystów jest prawdziwa, kobieta zdecydowanie zaprzeczyła i stwierdziła, że nigdy nie mówiła takich rzeczy. Nie twierdziła, że jest Bessie. Rzuciła słuchawką. Jednak, gdy kobieta zmarła, jeden z urzędników miał znaleźć jej akt urodzenia, z którego wynikało, że tak naprawdę miała na imię Bessie, a w jej posiadłości znaleziono także akt małżeństwa Bessie Halley i Glenna Hyde'a. W jej szufladzie z bielizną leżał pistolet. Można by powiedzieć, że kobieta, która od dziesięcioleci była związana z tym terenem i często go eksplorowała, mogła po prostu znaleźć rzeczy należące do zaginionych i trzymać je w swoim domu. Nie byłoby pewnie w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jest jeszcze jedna znacząca okoliczność. Georgie White żywiła głęboką i gorącą nienawiść do fotografa Emeryego Kolba. Nie znosiła go do tego stopnia, że odmawiała przebywania z nim w tym samym pomieszczeniu. Przez lata sądzono, że być może jest to jakiś zadawniony spór, jeszcze z czasów, kiedy kobieta przybyła w te strony i jako nowa podjęła się organizowania szalonych wypraw. Uważano, że być może fotograf starał się jej utrudnić wycieczkowy biznes, który uważał za niebezpieczny. Teraz jednak, po znalezieniu dokumentów i broni, opinia publiczna była niemal pewna, że fotograf zabił ukochanego męża Bessie, za co ona go głęboko znienawidziła. Nie wiadomo, dlaczego nie zgłosiła morderstwa, ale być może fotograf na przykład czymś się szantażował. Ewentualnie mogła się bać, że będzie oskarżona o współudział, bo przecież była z pewnością na miejscu zbrodni. Czy zadawano by jej pytanie, dlaczego fotograf zdecydował się usunąć Glenna? Mogłyby teoretycznie pojawić się spekulacje, że Bessie i fotografa coś połączyło. Ewentualnie, że zasugerowała mu, iż jest w niebezpieczeństwie i Emery ruszył jej na pomoc, przez co mogła się winić. Jeśli Georgie White to rzeczywiście Bessie, jedno wydawało się pewne. Nigdy nie wybaczyła fotografowi zabójstwa swojego męża i dawała mu to publicznie odczuć przez dziesięciolecie. A może wcale nie chodziło o to, że Emery Kolb chciał pomóc kobiecie? Może rzecz była w zupełnie czym innym? Czy ze względu na swoją naturę wdawał się z lekkomyślnymi turystami w bójki, a nawet starcia z bronią w ręku? Może czuł się strażnikiem tego terenu i nie pozwalał amatorom, by odarli kanion z jego dzikości i niedostępności? Może wcale nie chciałby ściągały tu tłumy turystów? A może zadłużył się w pięknej Bessie i źle odczytał sygnały? Może kobieta była po prostu miła, a on zrozumiał to jako zachętę? Może jej zapragnął i sprzątnął konkurencję? Ale nawet jeżeli to on z jakiegokolwiek powodu zabił Glenna, to z pewnością szkielet znaleziony w posiadłości fotografa, jak się okazało lata później, nie należał do Hyde'a. Na ranczu Emeryego spoczął na lata niezidentyfikowany mężczyzna, który zginął, nim skończył 22 lata, a został zastrzelony nie wcześniej niż w 1972 roku. Nie był więc z pewnością Glennem, co sprawia, że losy młodego małżeństwa, które przepadło bez śladu, dalej są owiane tajemnicą. Jest jednak pewne, że Bessie była niedaleko od zapisania się w historii. Brakowało jej, jak pisze wielu historyków tego terenu, zaledwie 45 mil, by stać się pierwszą kobietą, która pokonała łodzią wodospad rzeki Colorado. To się jednak nie udało i nawet jeżeli kobieta podjęła później nowy etap życia jako Georgie, to i tak pozostaje tu mnóstwo niejasności. Dlaczego to ona miała starą broń, a nie fotograf? Czy możliwe, że to żona zastrzeliła męża, a fotograf był tylko świadkiem i to budziło tak ogromną niechęć kobiety? W
Wszystko to tylko czyste spekulacje, a nawet lokalne mity i legendy. Historyk rzeki Colorado, Brad Dymock, postanowił podejść do sprawy naukowo i przyjrzeć się twardym dowodom. Na ich podstawie napisał książkę pod tytułem Zatopieni bez śladu. Tragiczny miesiąc miodowy Glena i Bessie Hyde. Miał okazję bardzo dokładnie przyjrzeć się przedmiotom znalezionym w domu Georgii, wśród których były również zdjęcia. Porównał je bardzo uważnie, dochodząc do wniosku, że Clark i Bessie to najpewniej nie jest ta sama osoba. Także Richard Westwood, który napisał biografię tajemniczej Georgii Clark lub Georgii White, doszedł do wniosku, że nie ma przekonujących przesłanek, by uznać, iż Georgii była zaginioną Bessie. Fakt, że podawała dwa różne nazwiska, także okazał się mniej tajemniczy niż się wydawało, ponieważ w dalekiej przeszłości kobieta miała dwóch mężów, z którymi się rozwiodła i czasami przez pomyłkę podawała nazwisko pierwszego męża, pomimo że później nosiła już inne. Pojawiła się także teoria, że to słynna Georgia stała za morderstwem pary, powodowana frustracją, że młodziutka Bessie miała za chwilę osiągnąć coś, co musi przynieść jej wielką sławę, a do czego Georgii dążyła. Czy to ona po zbrodni ukradła z Łodzi dokumenty i broń znalezione później w jej domu? Na to również nie ma żadnych dowodów. Zresztą sama Georgii również przeszła do historii, ponieważ była pierwszą kobietą, która prowadziła wyprawy przez Wielki Kanion jako komercyjne. Wprowadziła wiele innowacji w roli przewodnika i w kwestii budowy tratw, które dzięki jej pomysłom osiągały dużo większą stabilność w nurcie wody. Wokół jej osoby nie brakowało jednak wielkich kontrowersji. Uważano ją za brawurową, podejmującą ryzyko zupełnie niepotrzebnie. Narażała swoich klientów, z których co najmniej jeden zginął bez wątpienia przez jej niekonwencjonalne metody, które przez komendanta Parku Narodowego Klima Crambo zostały jasno nazwane kompletną niekompetencją. Kobieta jednak uważała, że klienci płacą za przygodę i wiedzą, jakie jest ryzyko, więc nigdy się nie poddawała i prowadziła swój biznes dalej z tym samym ogromnym rozmachem. White była pierwszą kobietą, która pokonała długość kanionu wiosłując. Udało jej się to w 1952 roku. Jeszcze w wieku 73 lat była niezwykle aktywna. Szalała na motocyklu jedną ręką trzymając kierownicę, podczas gdy w drugiej miała piwo. Jeszcze mając 80 lat wyprawiała się do Wielkiego Kanionu. Zmarła na raka w 1992 roku w wieku 81 lat. Wiele osób do dziś wierzy, że była to Bessie. Jednak zarówno jej ostatnie lata, jak i wczesna młodość wydawały się dość dobrze udokumentowane przez jej biografów. To też przypuszczenie, jakoby była Bessie, nie jest do końca prawdopodobne. Zbyt wiele faktów z jej wczesnej młodości musiałoby zostać zafałszowanych. Według badaczy nie miałoby to żadnego sensu. Historycy ostatecznie skłonili się ku wersji, że małżeństwo przypadkowo utopiło się w rzece Colorado na 232 mili. Była ona szczególnie niebezpieczna i jej pokonanie, a właściwie próba przebycia tego odcinka, kosztowała już życie lub zdrowie wielu osób. Glenn chciał pobić rekord prędkości, a przy tym nie miał odpowiedniego sprzętu i był bardzo rozemocjonowany. Mógł stracić kontrolę nad łodzią. Nawet jeśli on sam, bazując na swoim doświadczeniu, utrzymałby się w niej, to z pewnością mogło się to nie udać Bessie, za którą mąż mógł skoczyć do wody. Zginął wraz z nią w rwącym nurcie rzeki. Z czasem po ciałach rozszarpanych przez naturę nie zostało nawet śladu. Niemniej jednak w latach 70. nastąpił kolejny zwrot akcji. Pewna starsza pani wybrała się na komercyjną wycieczkę raftingową. Nagle zwróciła na siebie uwagę innych turystów. Jej zachowanie podczas ogniska przy obozie w Diamond Creek nagle zupełnie się zmieniło. A to na skutek tego, że turyści zaczęli rozmawiać o tajemniczej historii Glena i Bessie, która miała zakończyć się właśnie w tym miejscu. Starszą panią rozmowa niezwykle poruszyła. Jakby wróciły do niej stare wspomnienia i emocje. Nagle wyznała, że wreszcie jest gotowa powiedzieć, iż to ona jest Bessie i tak naprawdę zamordowała swojego męża, a później zaczęła nowe życie. Opowiedziała, że Glenn stawał się coraz dziwniejszy i coraz bardziej brutalny. Nie umiała sobie już z nim radzić, więc kiedy drzemał, dźgnęła go nożem i zostawiła jego ciało na miejscu zbrodni. Nic dziwnego, że ta historia wzbudziła sensację,
która przyciągnęła wzrok wielu badaczy, a ci na początku mieli pewne nadzieje na rozwiązanie tajemnicy. Kobieta była bowiem bardzo podobna do Bessie. Była też w wieku, w którym pani Hyde powinna teraz być. Przy tym miała również jej wzrost i najwyraźniej coś przecież ciągnęło ją w to miejsce. Jednak prześledzono historię starszej pani i natrafiono na informacje wskazujące na to, iż miała ona od pewnego czasu skłonności do fantazjowania. Wcześniej była psychologiem, który badał wiele nietypowych spraw pod kątem ludzkiego zachowania. Przyjęto zatem, że musiała ją fascynować opowieść o zaginionym młodym małżeństwie i w związku z tym pojawiła się u niej fantazja, którą ostatecznie przekazała turystom. Wszystko wskazywało na to, że historia była jednak zmyślona przez starszą panią. I to już koniec tropów w tej sprawie, a my wciąż niestety nie wiemy, co się stało z młodym małżeństwem, które chciało całkowicie odmienić swoje życie i przeżyć ogromną przygodę. Miała im ona zapewnić sławę, podziw tłumów i bezpieczeństwo finansowe na resztę życia. Rzeczywiście w pewnych kręgach historia stała się słynna, więc w jakimś sensie nieśmiertelność osiągnęli, ale z pewnością nie o takiej sławie marzyli. Tajemnicą jest również sprawa morderstwa, którego ofiarą był młody człowiek znaleziony w posiadłości Kolba. Czy swoje problemy z turystami fotograf rozwiązywał z bronią w ręku? Czy zabił także Glena? Kim była dla niego tajemnicza Georgie White? I dlaczego aż tak bardzo nienawidziła fotografa, którego zresztą postać po śmierci wydała się nagle jakby spowita ciężkim mrokiem? Jaka wspólna historia ich połączyła przed laty? Tego nie wiadomo do dziś. Nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Jeśli wytrwaliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję. Dajcie znać łapką pod filmikiem i jeśli tylko macie ochotę, to komentarzem. Zapraszam Was również jak zwykle na Facebooka, gdzie zamieszczę zdjęcia obrazujące tę historię. I uwaga, nowość, jest też Instagram Szeptanek. Jeśli ktoś z Was ma Instagram i podczas słuchania Szeptanki miałby ochotę to uwiecznić na zdjęciu i wstawić je na Instagram, zachęcam do oznaczania. Pięknie dziękuję również nowej patronce, Asi. Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję za cudownego maila. Przypominam także o Patronite, bo to dla mnie szansa na rozwój kanału. Oczywiście wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Kochani, z racji tego, że teraz mamy więcej wolnego czasu, który spędzamy w domu, zachęcam Was do odsłuchania poprzednich szeptanek. Jest już ich trochę, więc jeśli nie mieliście okazji, byłoby mi bardzo miło. A teraz już trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia.